Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Wczoraj 2 sierpnia 2022 roku w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu, zakończyło się spotkanie nowego formatu dialogu międzynarodowego skupiającego Uzbekistan, Azerbejdżan i Turcję. W spotkaniu wzięli udział prze, szefowie resortów tych trzech państw, resortów odpowiedzialnych za politykę zagraniczną, za handel, za gospodarkę i za transport. Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Republiki Uzbekistanu, Władimir Norow, podziękował stronie azerskiej za inicjatywę stworzenia takiego formatu, bo to właśnie z Baku wyszła, wyszła ta inicjatywa. Podziękował także swoim Tureckim partnerom, partnerom za wsparcie. Jeżeli chodzi o konkrety, bo myślę, że to jest najistotniejsze, to, to rzeczywiście oprócz tych wszystkich gładkich dyplomatycznych słów, pojawiły się, pojawiły się plany zorganizowania pierwszego szczytu Organizacji Państw Tureckich, którego gospodarzem ma być właśnie Uzbekistan, i jest ten szczyt zaplanowany na listopad 2022 roku. Kolejna kwestia, która była poruszana, to jest pokojowa odbudowa Afganistanu przy koordynacji oczywiście Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj przedstawiciele tych trzech państw zgodzili się, że będą podejmowali takie, takie działania na rzecz pokojowej odbudowy Afganistanu, ale warto zauważyć, że żadnych konkretnych tutaj decyzji nie podjęto, natomiast no myślę, że patrząc na perspektywy organizacji tego, tego szczytu państw tureckich, widać jak wielkie, wielkie ambicje ma chociażby Ankara, jeśli chodzi o oddziaływanie na obszar Azji, Azji Środkowej. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że są gotowi do wspólnego wysiłku, aby wykorzystać potencjał współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, transportu. Przede wszystkim tutaj myślę, że warto podkreślić kwestię komunikacji tranzytowej. Ta sprawa w ogóle transportu została bardzo mocno uwypuklona podczas tego, tego pierwszego szczytu. No i mówi się tutaj o kilku o, o rozwoju międzynarodowych portów w Turcji, w Azerbejdżanie, wspomniano także o międzynarodowych korytarzach transportowych północ-południe i wschód-zachód. Te wszystkie kwestie zostały zapisane w deklaracji taszkęckiej, w dokumencie, który zwieńczył. To pierwsze spotkanie w formacie dialogu Uzbekistan-Azerbejdżan-Turcja. Co jeszcze istotnego możemy przeczytać w tej deklaracji? No, przede wszystkim chodzi o aktywne wykorzystanie wszystkich możliwości kolei na trasie Baku, Tbilisi, Ahalkalaki. Cars. Chodzi właśnie o wykorzystanie tych, tych korytarzy transportowych. Tutaj konkretnie jest ta linia kolejowa uwypuklona, jej znaczenie i strategiczny wymiar. Zresztą podobnie, podobnie jak innej linii kolejowej, która również została zapisana tutaj w deklaracji taszkęckiej, jej wymiar strategiczny. Przede wszystkim z inicjatywy Uzbekistanu tutaj bardzo, bardzo mocno została podniesiona kwestia budowy nowej strategicznej linii kolejowej na linii Termes, Mazari-Sharif, Kabul. Peszawar. To oczywiście ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o integrację gospodarczą państw Azji Centralnej, ale także warto zauważyć, że wszystkie trzy strony i Uzbekistan, i Azerbejdżan, i Turcja poparły także budowę linii kolejowej łączącej Uzbekistan, Kirgistan. I Chińską Republikę Ludową. Deklaracja taszkańska nie dziwi, jeśli chodzi o taki wymiar strategiczny, wymiar geopolityczny, ponieważ jest konsekwentną realizacją polityki przede wszystkim prowadzonej przez Ankarę, jeśli chodzi o integrację ludów turkijskich. Ta polityka została przyspieszyła, nabrała Tempa, zwłaszcza po 2016 roku, po tym nieudanym puczu wojskowym, stłumionym, stłumionym krwawo przez prezydenta Erdoana. Pamiętamy, że tutaj oskarżenie padło pod adresem. Fetulaha Gilena, pod adresem tych Gilenowców, no ale pamiętajmy, że pośrednio również pod adresem Stanów Zjednoczonych, bo przecież Fetulah Gilen przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, jest chroniony przez służby bezpieczeństwa tego, tego państwa. Turcja bardziej aktywnie włączyła się w no, tworzenie nowego ładu międzynarodowego. Niewątpliwie policentryzacja świata, niewątpliwie świat wielobiegunowy jest jak najbardziej zbieżny z koncepcją, z koncepcją polityki zagranicznej, za początkowanej jeszcze przez Achmeta Dawutoglu, byłego ministra spraw zagranicznych tego państwa i warto oczywiście mieć to, mieć to na uwadze, gdzie ta kwestia cywilizacyjna, ta kwestia budowy głębi strategicznej w oparciu o więzi cywilizacyjne, więzi kulturowe, religijne, no, ma dawać Turcji absolutną, absolutną przewagę i rozszerzać wpływy daleko, daleko poza granice tego państwa. No, w ciągu ostatnich lat widzieliśmy przede wszystkim bardzo silne zacieśnianie relacji między Turcją i Azerbejdżanem, natomiast jeśli przyjrzymy się bliżej tej można powiedzieć koncepcji polityki zagranicznej, która, która została wytyczona przez Achmeta Davutoglu, no to widzimy, że ma to jest to bardzo można powiedzieć takie komplementarne, jest to bardzo spójna koncepcja i mimo iż Ahmed Davutoglu nie jest dzisiaj już taką centralną postacią tureckiej polityki, to jednak te 14, blisko 14 lat obecności w, w tym głównym nurcie polityki tureckiej niewątpliwie Odcisnęł, odcisnął swoje piętno przez właśnie swoją, swoją obecność. No przypomnę tylko, że w 2009 roku objął stanowisko funkcję ministra spraw zagranicznych, a w latach 2014-2016 pełnił funkcję premiera Republiki Tureckiej. I stworzył właśnie tę koncepcję głębi strategicznej, gdzie Turcja w tej koncepcji jest określana jako kraj centralny, jako takie centrum tego świata, nazwijmy to turkijskiego, który posiada swoją strategiczną głębię, która wynika z potencjału cywilizacyjnego, z, no, z historii, kultury. Położenia geograficznego, oczywiście kwestii etnicznych, i daje możliwość oddziaływania, także ekspandowania gospodarczego, politycznego, dyplomatycznego na chociażby kraje, na chociażby kraje właśnie Azji, Azji Środkowej. Natomiast jeśli chodzi o to o zacieśnianie relacji między Turcją i Azerbejdżanem, no to Oczywiście chyba w sposób taki najbardziej widoczny było to, było to w, podczas II wojny karabaskiej, natomiast warto zauważyć, że 15 Czerwca 2001 roku oba państwa podpisały porozumienie o utworzeniu sojuszu wojskowego. To bardzo ważne wydarzenie. Podczas ceremonii właśnie podpisania tego porozumienia prezydent Erdogan podkreślił, że ta umowa ma znaczenie historyczne. Zresztą tutaj eksperci, politycy obu państw używali takiego pojęcia jak jeden naród, dwa państwa. To pokazuje, jakie znaczenie Znaczenie właśnie ma ta koncepcja Achmeta Dawudoglu, ekspandowania cywilizacyjnego, kulturowego, etnicznego Ankary. Warto także zauważyć, że kilka dni po podpisaniu tego porozumienia prezydent Turcji ogłosił, że w ramach tej zawartej umowy o współpracy obronnej Ankara może także rozmieścić stałe bazy wojskowe w Azerbejdżanie. No, ma to oczywiście bardzo istotne znaczenie, znaczenie geopolityczne. Oczywiście ta polityka turecka nie jest polityką realizowaną od kilku lat. Konsekwentnie od 2013 roku tureccy politycy powtarzają, że nadchodzi Nowa Turcja, jak to określają, gdzie perspektywa, perspektywa tych 10 lat od 2013 roku była bardzo istotna, jeśli chodzi o kształtowanie i polityki zagranicznej, i polityki wewnętrznej, ponieważ w 2023 roku no, Turcja będzie obchodzić stulecie istnienia Republiki, Republiki Tureckiej i niewątpliwie w tym kontekście chociażby wprowadzenie systemu prezydenckiego na skutek referendum z kwietnia 2017 roku stanowiło bardzo bardzo istotny krok naprzód, no, rok wcześniej stłumienie płuczu wojskowego, pozbycie się no, sporej liczby oponentów. Rok później, 2017 rok, to jest właśnie to referendum i wprowadzenie systemu prezydenckiego. 2020 rok, bardzo istotna data, druga wojna karabaska. Wiemy doskonale, że Azerbejdżan nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie, nie wsparcie, nie tylko instruktorów, ale także wsparcie po prostu, jeśli chodzi o sprzęt, o bezzałogowe statki powietrzne, chociażby ze strony, ze strony Turcji, no i oczywiście widzimy dalej konsekwencje tego. To oczywiście nie tylko Azja Środkowa, ale także mocne rozpieranie się Turcji, chociażby w Syrii czy, w, czy na obszarze Magrebu. No, Zresztą widzimy, że Turcja potrafi dbać o swoje interesy. Jeśli przyjrzymy się kwestiom kwestią relacji z Libią i delimitacji, chociażby kwestii granicy na na Morzu Śródziemnym, to widzimy, że ta polityka jest bardzo skuteczna i Ankara rzeczywiście całkiem nieźle sobie radzi, jeśli chodzi o, te, o to kształtowanie nowego ładu międzynarodowego. I niewątpliwie te ambicje prezydenta Erdoana idą w tym kierunku, aby Turcja była bardzo liczącym się mocarstwem regionalnym. Obok tej perspektywy tureckiej czy turecko-azerskiej no warto oczywiście także przybliżyć pokrótce uwarunkowania polityki zagranicznej. Uzbekistanu, Uzbekistanu, który był gospodarzem tego szczytu, tego nowego form dialogu. No, po pierwsze warto podkreślić, że od 2016 roku nowym prezydentem Uzbekistanu jest Szafkat Mirzijojew. Człowiek, który przejął rządy po zmarłym Islamie Karimowie, który rządził Uzbekistanem od 1991 roku i który to Mirziyoyew przeprowadził, czy zapoczątkował szereg zmian, nie tylko w polityce, Wewnętrznej, ale także w polityce zagranicznej. I można powiedzieć, że te zmiany są dosyć istotne. Biorąc pod uwagę fakt, że Karimow podjął decyzję w 2012 roku o opuszczeniu przez Uzbekistan Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ODKB, czyli takie rosyjskie NATO, no to tutaj widzimy kontynuację tej tej polityki. Mirziojev stara się nie angażować w sojusze, w sojusze wojskowe, natomiast stara się przede wszystkim wykorzystywać położenie geograficzne Uzbekistanu w taki sposób, aby rozwijać handel tranzytowy, aby utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi państwami Azji Środkowej i z Afganistanem i stosować swego rodzaju politykę równowagi między Rosją a a Chinami, i to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Warto także zauważyć, że Mirziowiew w 2018 roku zainaugurował, razem zresztą z Kazachstanem, szczyty konsultacyjne państw Azji, Azji Środkowej. Pierwszy odbył się w Astanie, a drugi właśnie w Taszkencie, kolejno w 2018 i w 2019 roku. Jednym z priorytetów polityki zagranicznej Taszkentu po 2016 roku jest współpraca z Afganistanem. Chodzi oczywiście o zwalczanie transnarodowych zagrożeń w regionie, no, handel narkotykami, przemyt broni, przemyt ludzi, infiltracja ze strony grup ter terrorystycznych, tego typu kwestie związane z bezpieczeństwem. Natomiast oczywiście także warto zauważyć, że Jojew stara się kontynuować politykę takie wsparcia dla afgańskich Uzbeków. To jest około 9% populacji, populacji Afganistanu. Co istotne, jeśli chodzi o proces pokojowy w Afganistanie, to nowy Nowy prezydent Uzbekistanu stara się kontynuować dialog w ramach formuły tak zwanej formuły 6 plus 3. Chodzi o Afganistan, wszystkich jego sąsiadów, czyli Chiny, Iran, Pakistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, a także Rosję, Stany Zjednoczone i NATO. Tutaj warto zauważyć, że ten balans między Rosją a Chinami jest bardzo istotnym elementem w polityce Mirzijojewa, który zresztą podczas sukcesji władzy w Uzbekistanie uzyskał polityczne poparcie ze strony Rosji, natomiast już po objęciu urzędu prezydenta dość znacznie ograniczył rosyjskie wpływy w swoim kraju. No, warto tutaj chociażby wspomnieć o usunięciu szeregu funkcjonariuszy Narodowej Służby Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Uzbekistanu oskarżanych o powiązania, o powiązania z Rosją. To też było bardzo, bardzo istotne. Kolejną kwestią istotną, jeśli chodzi o dystansowanie się wobec geopolitycznej wizji Rosji, jeśli chodzi o kształtowanie relacji w Azji Środkowej, jest odmowa akcesji do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej tworzonej przez, przez Federację, Federację Rosyjską, podobnie zresztą jak ponowna odmowa przystąpienia do ODKB, czyli właśnie tego, tego rosyjskiego. Rosyjskiego NATO. Ale co oczywiście nie zmienia faktu, że Mirziojew liczy bardzo mocno na rozwój współpracy gospodarczej i kiedy zresztą objął, objął władzę podczas wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Taszkencie w 2018 roku zawarto ponad 100 umów gospodarczych. no To też pokazuje priorytety właśnie tej, tej prezydentury. Mówimy oczywiście o prezydenturze Mirziojewa Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Chinami, warto także zauważyć, że w 20 17 roku prezydent Uzbekistanu zawarł porozumienie ze Stowarzyszeniem Banków Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Chodziło o koordynację inwestycji chińskich w Uzbekistanie i to jest oczywiście bardzo istotna, istotna kwestia. Mirziyoyev popierał na przykład przyjęcie Indii i Pakistanu do, do szowu no i stara się także, to jest bardzo istotne, utrzymywać bliskie relacje polityczne z Republiką, z Republiką Turecką. Tutaj niewątpliwie widać, że ta próba i to dążenie do utrzymywania równowagi między Rosją i Chinami, a oprócz tego oczywiście równoważenie tych wpływów dwóch wielkich mocarstw przez chociażby zacieśnianie relacji z Republiką Turecką, ma istotne, powiedziałbym nawet fundamentalne znaczenie dla, dla tej wizji, dla tej koncepcji polityki zagranicznej prezydenta Mirzi Jojewa. Dziękuję Państwu za uwagę.